Dzień dobry Państwu. Państwo pozwolą, że na początek przedstawię naszego nowego rzecznika. Pan Dariusz Joński, poseł siódmej kadencji. Dla pana Jońskiego ta kadencja jest debiutem, a rzecznikowanie poważnemu klubowi poselskiemu także jest debiutem. Pan będzie starał się być dostępny dla państwa, będzie komentował najważniejsze wydarzenia i proszę, aby państwo zechcieli przyjąć pana Jońskiego życzliwie, dlatego że życzliwość jest ważna dla każdego debiutanta i każdej debiutantki. Proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamiast wojny polsko-polskiej i korzystania lub nie z pomocy boskiej, w zależności od chwilowej potrzeby politycznej, Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje współpracę przy uchwaleniu najważniejszych ustaw, tych niezbędnych, tak aby Polacy nie przechodzili prawdziwej drogi krzyżowej. W najbliższych dniach, a dokładnie od przyszłego tygodnia, Sojusz Lewicy Demokratycznej, klub poselski będzie prezentował pakiet ustaw socjalnych, społecznych, które naszym zdaniem są najważniejsze. Naszym zdaniem, ale nie tylko naszym, ale również Polaków, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać w czasie kampanii i prowadzimy te rozmowy cały czas, wymagają od nas, od posłów siódmej kadencji, abyśmy się przede wszystkim zajęli sprawami społecznymi. Wczoraj pan prezydent Bronisław Komorowski podczas swojego przemówienia często mówił o problemach społecznych. Jesteśmy rad z tego powodu, że pan prezydent o tym mówił. Nawet mieliśmy wrażenie, że pan prezydent wykorzystuje program Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale to dobrze. Liczymy na wsparcie pana prezydenta również w tym zakresie. Słuchając dzisiaj przewodniczących również innych klubów poselskich, wiemy, że potrzebny jest kompromis, konsensus w wielu sprawach, tych dotyczących właśnie spraw społecznych. Szanowni Państwo, które projekty ustaw zostaną w pierwszej kolejności złożone? Chciałbym Państwu przedstawić część, na pewno Państwo już znacie, bo zostały wypracowane przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej szóstej kadencji, ale niewątpliwie złożymy je w przyszłym tygodniu. Wcześniej z Państwem dokładnie omówimy i będziemy chcieli, aby jak najszybciej, skoro jest taka zgoda również polityczna od prawa do lewa, aby te projekty ustaw ujrzały światło dzienne i były w pierwszej kolejności rozpatrywane. Po pierwsze, podwyższenie płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia brutto, stopniowo docelowo połowa w 2013 roku. Taki projekt ustawy już został przez nas napisany i zostanie Państwu zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Podwyższenie minimalnych rent i emerytur. To jest naszym zdaniem bardzo ważny projekt ustawy, na który czeka bardzo wiele milionów Polaków i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i dlatego też chcemy ten projekt ustawy jak najszybciej przedłożyć. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty to kolejny projekt, który Sojusz Lewicy Demokratycznej ma zamiar w przyszłym tygodniu Państwu przedstawić i również złożyć. Przede wszystkim założenia mówią o objęciu wszystkich pięciolatków obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, ale również proponujemy objęcie funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowaniem z części oświatowej subwencji dla gmin, ale również chcemy zobowiązać jednostki samorządu szkolnego do reaktywowania stołówek szkolnych. Po czwarte, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ten dotyczy sprawiedliwego becikowego. Chcemy zaproponować to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej. To również znalazło się w naszym programie. Chcemy, aby becikowe trafiało przede wszystkim do tych, którzy potrzebują. I co więcej, mówimy również o tym, aby zwiększyć kwotę tego dodatku z tytułu urodzenia dziecka z kwoty 1000 zł do 1500 zł. To nie rodziłoby żadnych zmian w budżecie.
jedynie wybranie tej grupy, która dotyczyłaby becikowe, spowodowałaby oszczędności w kwocie 100 milionów złotych i ta kwota pozwoliłaby na zwiększenie z kwoty 1000 do 1500 zł. W końcu projekt nowelizacji o świadczeniach rodzinnych również, ale te dotyczące podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych i tutaj mamy konkretne propozycje zwiększenia tych progów. Chcemy to zrobić, dlatego że te progi dochodowe nie zostały zmieniane od 2005 roku. Czas najwyższy, aby te propozycje również zostały uwzględnione w zmianie w nowelizacji projektu ustawy. Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Proponujemy wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom polskich szkół i tutaj od podstawowej przez gimnazjum aż do liceum, do szkół średnich, opieki w zakresie profilaktyki zdrowotnej, opieki przedlekarskiej. SLD jest zdania, iż skuteczniejszą profilaktyką zmniejszymy wydatki związane z ewentualnymi zachorowaniami. W końcu projekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek tkanek i narządów. Oczywiście projekt dotyczący refundacji in vitro i ten projekt również zostanie przedłożony. Przypomnę tylko, że został on przygotowany przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale również przez Społeczny Zespół do spraw przygotowań obywatelskiego projektu ustaw. I te ustawy w pierwszej kolejności, te projekty zostaną podpisane przez posłów, a następnie złożone tak, aby pan marszałek jak najszybciej mógł przedłożyć je pod najpierw oczywiście dyskusję, a później pod głosowanie. Pani marszałek, oczywiście, ale jest koło mnie również pan wicemarszałek. Pan wicemarszałek zrobi wszystko, żeby panią marszałek, można powiedzieć, przygotować do tego i zrobić wszystko, żeby pani marszałek zrobiła wszystko, aby te ustawy ujrzały światło dzienne. Panie marszałku, bardzo proszę. No jak widzicie państwo, pan premier Leszek Miller dokonał rekomendacji wcale nie na wyrost, bo po naszym nowym rzeczniku to w zasadzie nic dodać, nic ująć, ale powiedzieć trzeba coś i to rzeczywiście bardzo poważnie, stanowczo i niech to będzie pewnego rodzaju zobowiązanie kolejne Sojuszu Lewicy Demokratycznej na początku tej kadencji do zweryfikowania za jakiś czas i na pewno wypadniemy w tym podsumowaniu dobrze. Otóż te kilka projektów, które wkrótce znowu wniesiemy, które przedstawił nasz nowy rzecznik, pan poseł Dariusz Joński, one niestety, mówię to ze smutkiem i wcale bez żadnej satysfakcji, one były, te projekty, już projektami, one miały numery druków, już nie będę przytaczał i numerów druków i tytułów tych ustaw, ale kiedy kończy się kadencja, plon legislacyjny, nawet najbardziej zaawansowany, nie wart jest już funta kłaków, że powiem tak kolokwialnie, i trzeba pracę rozpoczynać od nowa. Całe szczęście pozostaje ten dorobek intelektualny, który został w przygotowanie tych projektów włożony. No i to będą te punkty wyjściowe. Liczymy, że szybciej niż później, w związku z tym, że tu projekty były już gotowe, uda nam się te projekty przedłożyć. No i będziemy się starali, bez żadnego kompleksu prymusa, pilnować tego, żeby ten sen nie rozpoczynał pracy od zabawy Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, gdzie na początku wszystko będzie grzęznąć w opóźnieniach, a później trzeba będzie ogłaszać ofensywy legislacyjne, czyli równy rytm pracy, a później bez żadnej akcyjności. Mówiłem, że kompleksu prymusa mieć nie będziemy, ale prymusami tej kadencji chcemy być i wierzę, że na nasze wypadnie.